Cześć, tutaj jak zwykle Emilia z megadyskont.pl. W tym odcinku zobaczycie Claudine Wolf z serii Upiorki żyją od Monster High. Claudine ma brązową skórę, jest ona troszeczkę ciemniejsza. Brązowe są również jej kręcone włosy, które są bardzo miękkie w dotyku. Na włosach widzimy rude pasemka, a spod spodu wystają dwa wilcze uszka, które są przebite złotymi kolczykami. Claudine ma piękne, bardzo wyraziste oczy. Nad nimi widać cienie koloru fioletowego i białego. Claudine ma również brązowe brwi i żółte oczy, a także bardzo ciemne, bordowe usta, na których widać białe kiełki. Poniżej na szyi widzimy obroże, a pod obrożą piękny złoty naszyjnik z fioletowym oczkiem. Dziewczyna ma również bladofioletowe futerko, które łączy się z czarną kamizelką. Na wykończeniu kurtki jest taka gumka ściągacz koloru fioletowego. Pod spodem, pod kurtką znajduje się bluzka. Bluzka jest błyszcząca, jest koloru złoto-czarnego. Ma przy dekolcie złote wykończenie, jest to złota błyszcząca falbanka. W pasie natomiast dziewczyna ma czarny pas ze złotymi akcentami. Pas jest zdejmowany. No i najbardziej wystrzałowa jest tutaj chyba spódnica. Jest koloru fioletowego, oczywiście cała się błyszczy i wykończona jest falbanką z czarnej siateczki. Jeżeli już jesteśmy przy kolorystyce nawiązującej do koloru fioletowego, mamy tutaj czarno-fioletowe buty z siwym koturnem i z siwym obcasem. Buty składają się z wielu zapięć, właśnie fioletowych, są to paski, przy których na każdym z pasku są złote klamry. Pięta oraz palce dziewczyny są odkryte w tych butach. No i oczywiście buty sięgają, jak widzimy, prawie do kolan. Lalka w tej serii stoi na stojaku, który troszeczkę różni się od stojaków z innych serii. Zakładany on jest bowiem od spodu. Jest przezroczysty i ma czarną podstawkę w kształcie logo Monster High. Jak już wspominałam w innych filmikach z tej serii, upiorki żyją i chcą nam pokazać swoje charakterystyczne cechy. Dlatego w lalce mamy zamontowany taki przycisk. Jest to dźwignia, którą naciśniemy i zobaczymy, ujrzymy i usłyszymy cechę charakterystyczną dla Claudine. Aby to było wszystko możliwe, zamontowana jest w jej nodze bateria, która uruchamia cały ten mechanizm. Baterię oczywiście możemy zmienić. Teraz nacisnę tą mini dźwignię na plecach i zobaczymy, jaką charakterystyczną cechę zobaczymy u Claudine. I widzimy, jak dziewczyna podnosi ręce, a także głowę i zamyka oczy i wyje. Jest to zapewne charakterystyczna cecha dla wilkołaka. Jeżeli chcecie mieć w swojej kolekcji Claudine Wolf, córkę wilkołaka, z jej charakterystyczną cechą, to zapraszam już teraz na stronę megadyskont.pl, gdzie możecie ją zakupić. Zapraszam również do odwiedzenia nas na Facebooku.